Cześć, misiaczki kolorowe! Słuchajcie, święta już tuż. Dzisiaj zajmiemy się wykonywaniem kurczaczka wielkanocnego. Dołączy on do ekipy naszej. Do zadania będzie nam potrzebne. Oczywiście nożyczki, duże bądź małe nożyczki. Bibuła. Kolorowy papier pomarańczowy bądź czerwony. Oczywiście klej. Będzie nam potrzebny też pędzelek. I co najważniejsze, wytłoczka do jajek. Zobaczcie, ja sobie tutaj ją przygotowałam wcześniej dla nas, gdyż ja miałam wytłoczkę koloru zielonego. Są różne kolory wytłoczek. A żeby nasz kurczaczek był żółty, to należy wcześniej wytłoczkę pomalować na ten kolor żółty. Chociaż ja widziałam gdzieś w sklepie, chyba w Biedronce, że te żółte wytłoczki są. I teraz chcę Wam pokazać, o jaką część wytłoczki będzie mi chodziło. Dokładnie o tą. Tą, co jest tak zarysowana kolorem żółtym. Widzicie? Tą część będziemy sobie teraz wycinać. Więc bierzemy oto nożyczki, oko mi spadło. Będą nam jeszcze potrzebne oczy, jak macie. I pisaczki. Ale to wszystko wiecie, pewnie macie wszystko przygotowane. Więc bierzemy się do pracy. Tutaj możecie oczywiście poprosić mamę, bądź tatę, babcię, dziadka, bądź kogokolwiek na ten początkowy zarys tego kurczaczka. Ja już to zaraz wytnę i zaraz będziecie wiedzieć oczywiście, o co mi chodzi i jak to powinno wyglądać. Oczywiście, jeżeli chodzi o moje zadanie, to nie są łatwe rzeczy. Więc jeżeli wykonaliście je ze mną, to musicie być z siebie bardzo dumni. Ja jestem oczywiście. Nadal czekam pod moimi filmikami na nasze wasze dzieła, które wykonaliście razem bądź wspólnie z rodzicami. Byłoby mi strasznie miło. I słuchajcie, coś takiego nam powstało. Teraz sobie to wycinamy, tak żeby nie było żadnych kantów, czyli poprawiamy te niedoróbki, które nam nie wyszły. Mnie oczywiście nie wyszły, więc trzeba to ponacinać. Tutaj nam coś odstaje, taki kawałeczek, więc to też odsuwamy, żeby rogi były gładziutkie. Pyk. Pyk. Widzicie? To jest nasz korpus, który posłuży nam jako kurka. Bierzemy sobie do rączki zieloną bibułę. Ucinamy taki fragment, gdyż będziemy tworzyć trawkę dla naszej kurki. Trawka, ogólnie wszystkie nasze zwierzątka bardzo lubią trawkę, bo i króliczek. Tutaj nasz baranek też mógłby stać na trawce, ale nie będziemy tutaj mówić o naszych tworach wcześniejszych, skupmy się na naszej kurce. Bierzemy fragment bibuły i nacinamy go w takie pasetki, jak ostatnio, co robiliśmy z króliczkiem. Czyli bierzemy nożyczki i nacinamy z góry takie paseczki. Wezmę sobie troszeczkę mniej. To tak dużo nie będzie nam potrzebne. Składamy na parę warstw. I nacinamy od góry paseczki. Ciach, 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 ciach. Jak Wam idzie? To jest proste. To już potraficie na pewno. To już nie musicie prosić nikogo o pomoc. Bierzemy sobie klej. Nie wiem, czy mówiłam o kleju. Klej też nam jest potrzebny. Chyba nam się troszeczkę
A, i mamy. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, wyciskamy sobie troszeczkę tego kleju, żeby nam się nie marnował. Jak nam się skończy, to dociśniemy kolejną dawkę kleju. Bierzemy pędzelek, maczamy sobie klej i tą górkę, która została nam wycięta z wytłoczki, smarujemy tutaj na samym dole klejem. Smarujemy, smarujemy klejem. Ja mam już. Bierzemy sobie naciętą wcześniej bibułkę i przykładamy do kurki jedną warstwę. Możemy zrobić dwie warstwy trawki. Będzie to wtedy bardzo ładnie wyglądać. Czyli zaginamy z powrotem i wracamy i przyklejamy dolną część. Jak nam została bibuła, to robimy, słuchajcie, tak. Raz, dwa, trzy. Ciap! Dobra. Trawka przyklejona, bo u mnie już tak. Słuchajcie, jeszcze słabo sobie ponacinałem, więc możemy tutaj nożyczkami już przyklejone na miejscu jeszcze raz ponacinać. I bierzemy, wyginamy sobie tą trawkę tak, żeby się pięknie prezentowała. Widzicie? Nasza kurka już wygląda tak. Na razie jak piramida, ale będzie kura. Bierzemy sobie papier kolorowy. Ja tutaj sobie wzięłam koloru pomarańczowego, bo chciałbym, żeby dziobek się wyróżniał. I rysujemy sobie takiego rumu. Pokażę Wam coś takiego. To posłuży nam za dziubek. Wycinamy. Hop. I składamy na pół. Smarujemy tylnią część klejem. Już Wam pokażę, jak powinno to wyglądać. I przyklejamy naszej kurce dziobek. Mamy dziobek? Super. Teraz będzie troszeczkę trudniejsza sprawa. Ja sobie tutaj przygotowałem taką pianko coś, ale może to być też z kolorowego papieru. I malujemy, zaraz Wam pokażę. Użyję tutaj koloru ciemniejszego, żebyście dobrze wyraźnie widzieli, co należy wyciąć. Słuchajcie, taką chmurkę jakby. Ta chmurka posłuży nam jako tutaj tylna część dla naszej kurki. To są, nie wiem jak to się nazywa. Jak ktoś wie, to proszę napisać pod filmikiem. I wycinamy. Tą taką ściętą chmurkę przyklejemy. Zaraz Wam pokażę na tyle naszej kurki. Smarujemy klejem. Już zobaczycie, o co mi chodzi, bo na razie widzę, że to nie wszystko wygląda tak łatwo. Ale mówiłam, że to nie są trudne, łatwe rzeczy. Pyk, pyk, pyk. I przyklejamy. Widzicie? Może to będzie kogut? No, kurokogut. Ważne, że żółty. Teraz wycinamy ten mały trójkącik. Te
również smarujemy rożek klejem. Pyk, 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 pyk. I przyklejamy no mnie to wyszedł kogut. Ale koguty też są fajne. Słuchajcie, na razie powstaje coś takiego. Fajne, co nie? Teraz już kończymy, słuchajcie, moi drodzy. To jest bardzo szybka sprawa. Albo malujemy oczka pisaczkiem. Pokażę Wam jedno oczko. Drugie oczko. Widzicie? Dwie kropeczki. Albo możemy wziąć klej i przykleić już gotowe wcześniej zrobione oczka. Jedno oko. Drugie oko. Przyklejamy. Słuchajcie, mamy to. Zobaczcie, jak prosto. I szybciutko nam poszło. Mamy oto pojemniczek na jajeczka. Na święta. Proszę. Można jajko włożyć. Tak oto nasze kurki będą wyglądać. Mogą stanąć na stole wielkanocnym obok naszego królika i barana, słuchajcie. Cała ferajna już stoi. Mam nadzieję, że podobała Wam się zabawa ze mną i dzisiejsze twory, jakie robiliśmy. Kurka jest fajna, łatwiutka. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!